Biegli aktorzy, dziennikarze, sportowcy i gwiazdy estrady, ale głównymi bohaterami byli oni. Pacjenci po przeszczepach. W Wiśle odbył się 14. bieg po nowe życie. Na mecie był nasz reporter Marek Sygacz. To nie jest tylko towarzyskie spotkanie osób po przeszczepach z dawcami czy gwiazdami estrady. Bieg po nowe życie to impreza z misją i to impreza, która trwa już 14 lat. Od 14 lat ta misja ma popularyzować transplantację i transplantologię, właściwie ideę, która ma doprowadzić do tego, żeby osoby czekające na przeszczep czekały na niego jak najkrócej. Dziewczyny po przeszczepieniu rodzą dzieci, są aktywni wszyscy sportowo. Zestawiamy ich z gwiazdami i pokazujemy, że niczym się nie różnią, że można mieć przeszczepienie i normalnie funkcjonować. Zasada zawodów jest prosta. Trzyosobowe sztafety. W każdej jest jedna osoba, która jest po przeszczepie albo była dawcą na przykład szpiku czy nerki, aktor lub celebryta i osoba wspierająca ideę marszu. Ale to nie wynik tutaj jest najważniejszy. Kiedy ja wszedłem w temat poprzez chorobę córki w 2006 roku, a później tak naprawdę w 2007, kiedy oddałem nerkę, wszedłem w ten temat, zobaczyłem, na czym polega problem. Zdziwiłem się, jak mało jest przeszczepów rodzinnych i zdziwiłem się, jak mało osób decyduje się na oddanie swoich narządów po śmierci. W Polsce jest około 16 tysięcy osób żyjących po przeszczepach organów lub po przeszczepach szpiku, ale oczekujących jest wciąż bardzo wielu. By wzrastała świadomość potencjalnych dawców, a więc właściwie nas wszystkich, tutaj podczas tego biegu można było otrzymać między innymi deklarację woli, czyli niewielką plastikową kartę, która umieszczona w portfelu nie pozostawia wątpliwości w razie czego, jaka jest wola ewentualnego dawcy. Marek Sygacz, wydarzenia Wisła.